Co się kryje tak naprawdę pod Twoim autosabotażem? Pod moim też. Często zdarza się tak, że staramy się o coś i staramy się i staramy się, i cały czas coś wypada, coś się dzieje i nie możemy tego osiągnąć. Albo zdarza się tak, że czasami już prawie mamy to, już prawie osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, i znowu coś się wydarzy i tracimy to, i wracamy do punktu wyjścia. I zaczynamy się zastanawiać, że to wygląda, jakby była jakaś siła, z zewnątrz, która cały czas nas powstrzymuje, co się dzieje? Rzeczywiście jest pewna siła, która nas powstrzymuje. W tym odcinku odkryjemy tą siłę, zrozumiemy ją i znajdziemy sposoby na to, żeby się dogadać z tą siłą, która nas powstrzymuje. Zacznę od pewnego znanego motywu. Każdy to zrozumie. Jest sytuacja, gdzie mamy małe dziecko, które chodzi do podstawówki. To dziecko idzie do tej szkoły, i w szkole zdarzałem się różne sytuacje. Jakieś dzieci mogą dokuczać czasami. jakaś nauczycielka może być zbyt intensywna, zbyt agresywna. I to dziecko, jak idzie do tej szkoły, to ma jakąś część w sobie wrażliwą, która nie może znieść pewnych ludzi, pewnych sytuacji, pewnych emocji. Dzieci dokuczają i to boli bardzo mocno. Nauczycielka zachowuje się wobec tego dziecka w jakiś sposób i to dziecko nie może tego znieść, nie może tego wytrzymać. To dziecko wraca do domu i zachowuje się, jakby wszystko było ok. I rodzice pytają się, to dziecko mówi: A, tam ktoś dokucza, coś tam się dzieje. I często rodzice podchodzą w taki sposób: zdarza się, że podchodzą w taki sposób: A, nie przejmuj się, a, to nie jest nic, a, nie przejmuj się. I to dziecko patrzy na resztę ludzi i widzi, że wszyscy sobie radzą jakoś, że wszyscy zachowują się normalnie. I myśli sobie, że czemu mnie boli, czemu ja się czuję tak strasznie dlaczego? I to dziecko zaczyna udawać, że tego nie ma. Idzie dalej do tej szkoły. Ta część tego dziecka jest nieuznawana za bardzo, jest ukrywana. Ignoruje ją to dziecko, może czuje te intensywne emocje, ale ignoruje. Intelektualnie szuka sposoby na to, żeby opowiedzieć sobie jakąś historię, że a jest okej, okay, jest okej. Okay. Rodzice mi powiedzieli tak, ci ludzie mi powiedzieli tak, jest okej. Okay. Ale to dziecko czuje, ta część cierpi, jak idzie do szkoły. W idealnym świecie to, to dziecko wyrazi te emocje, wypłacze się, powie rodzicom, jak się czuje. Rodzice zrozumieją to dziecko, ktoś będzie przy tym dziecku, zrozumie dokładnie, jak się czuje to dziecko, pozwoli temu dziecku wywalić to. To dziecko poczuje się, że nie jest samo. Rodzic na przykład opowie temu dziecku, że zdarza się tak, że są pewne emocje, że to nie jest fair, że zdarzają się takie sytuacje, które nie są fajne. I to dziecko poczuje się, że nie jest samo, że inni ludzie rozumieją te emocje, rozumieją, jak się czuje to dziecko. I nagle ta sytuacja, wszystkie te rzeczy są takie znane, inni ludzie też je doświadczają. Nie czuje się samo to dziecko. Zaczyna uczyć się, jak sobie radzić z tym, poprzez pomoc rodziców, na przykład. Teraz, to jest idealny świat. Często omijamy takie rzeczy, nie zauważamy takich rzeczy, zdarza się. To dziecko ma tą część w sobie. Ta część co robi? Ta część, żeby ochronić to dziecko przed pójściem do szkoły, potrafi wywołać, wygenerować w organizmie chorobę. Ta część tego dziecka jest gdzieś tam na dole, głębiej w podświadomości. Nie jest ograniczona w świadomym myśleniu. I wszystko jest możliwe. Ta część może zrobić genialne rzeczy. Między innymi potrafi wygenerować chorobę. Teraz to dziecko zachoruje i nie będzie musiało iść do szkoły. Autosabotaż. Ta choroba to nie jest coś fajnego, to jest krzywda, ale ta część tego dziecka robi tą krzywdę, ale żeby ochronić przez, przed czymś strasznym, przed czymś ważniejszym, przed czymś, co jest okropne, nie do zniesienia. Teraz wracając do naszego autosabotażu. Każdy z nas ma w sobie pewną część, która uważa, że to co robisz jest złe, że to jest zagrożenie. Przykładowo, często ludzie chcą osiągnąć jakiś sukces, przejść na jakiś następny level w swoim życiu, osiągnąć coś większego. Ale mają część w sobie, która mówi: taki sukces, osiągnięcie takich rzeczy to jest straszna odpowiedzialność. To jest dużo presji emocjonalnej. Dużo ludzi. Będzie się angażowało, będę miał presję nad sobą, będę musiał zrobić pewne rzeczy, będą zobowiązania. To nie jest fajne. I masz taką część, która tak uważa, jak patrzy się na ten sukces. I ta część będzie chciała cię ochronić przed tym, żebyś nie doświadczył tej presji, tych emocji, tych ludzi, tych obowiązków. Autosabotaż. Albo zdarza się tak, że kobiety na przykład nie mogą zająć w ciążę. Bo część ich wewnątrz uważa, że zajście w ciąże łączy się z brakiem wolności, z obowiązkami, z emocjami intensywnymi, z czymś nieprzyjemnym, i ta część w nich strasznie się tego boi, więc działa w taki sposób w, w organizmie kobiety, żeby nie mogła zajść w ciąże. Podświadomość nasza potrafi zrobić genialne rzecz. Rzeczy, które naszą świadomością nie możemy zrobić. Zdarza się też bardzo często, że ludzie chcą zrobić jakiś następny krok w swoim życiu, zrobić jakiś odważny krok, odważyć się i zrobić jakiś ruch, zmienić coś w swoim życiu. I część ich jest tam w środku, która myśli, jest przekonana, że jak zrobisz ten ruch, to możliwe, że zostaniesz sam. Że stracisz przyjaciół, stracisz znajomych, stracisz ludzi. I jak masz taką część, która myśli, że będziesz sam, jeżeli zrobisz to, to Cię powstrzyma przed tym, bo samotność jest czymś strasznym. To jest pierwotne, potrzebujemy ludzi. I jeżeli część Ciebie uważa, że może stracisz znajomych, ludzi, bliskich, jeżeli zrobisz to, to nie pozwoli Ci na to, żeby Ci się to udało. Nie pozwoli Ci zrobić ten krok. Teraz, jakie jest rozwiązanie? Jeżeli przekonasz tą część Ciebie, że nie ma się czego bać, podasz jej dowody na to, że nie ma się czego bać, to ta część Ciebie pozwoli Ci zrobić, co zechcesz. Nie będzie sabotażu. Nie będziesz miał przeszkody. Jeżeli przekonasz tą część Ciebie, że nie ma się czego bać, czyli jeżeli chcesz zrobić jakiś ruch, zmienić coś w swoim życiu, i czujesz wewnątrz, że boisz się, masz część w sobie, która boi się, że może zostanę sam, jak to zrobię, może nie będę miał nikogo. Przekonaj tą część Ciebie, że nie będziesz sam. W jaki sposób? Zaczynasz planować. Zrobię ten ruch, zrobię tą rzecz, ale zapiszę się tu, zapiszę się tam. Znajdę różne sposoby na to, żeby poznać ludzi. Im bardziej realne będzie dla ciebie to, że będziesz mógł poznać ludzi, że poznasz ludzi, że nie będziesz sam, że nawet jak zostawią cię inni ludzie, to zawsze będzie ktoś przy tobie. Jeżeli zaczniesz to widzieć, jeżeli znajdziesz dowody na to, znajdziesz sposoby, ustalisz pewną taką strategię, że zrobię to, to, to i to. Fakt, można to udowodnić, mogę to zrobić, zrobię to, idę to robić. To ta część ciebie czuje się bezpieczniej. Czuje się, że okej, okay, działamy tak, będą ludzie, nie będę sam, będzie okej. Okay. I przestajecie sabotować. Przestajecie wchodzić w drogę. Przestajecie powstrzymywać. Albo sukces. Jakiś większy sukces ktoś chce osiągnąć i czuje wewnątrz siebie, że jest jakaś część, która mówi: kurczę, dużo obowiązków, dużo presji, nie mam ochoty, chcę być wolny, nie, nie chcę tej całej presji. Przekonaj tą część Ciebie, że nie będzie presji, że to, co myślisz, że jest presją, to nie jest nawet presja. Poszukasz dowody na to, poszukasz ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces i widzisz, że jest light, że nie ma żadnej presji, że jest ok. Że te obowiązki, te rzeczy, które zrobisz, to nie są nawet obowiązkami, to nie jest coś strasznego. Jak zaczniesz robić to, działać w taki sposób, zmieniać swoją perspektywę na te wszystkie obowiązki, na całą tą presję, to ta część ciebie będzie się czuła bezpiecznie i będzie się czuła, że nie ma presji w sumie, jest okej. Okay. Ten sukces, wszystkie te rzeczy, które chcemy osiągnąć, nie wiążą się z jakimś stresem, nie ma takiej presji. Jest okej, okay, jest light. Jak dostarczasz dowody na to, że nie ma presji, że jest okej, okay, to ta część ciebie zaczyna się czuć bezpiecznie i przestaje cię hamować. Pozwala Ci zrobić to, co chcesz zrobić. Pozwala Ci osiągnąć sukces, bo nie boi się tego. Albo kobieta. Chce zajść w ciąży. W ciąży. Ma część w sobie, która chce wolność, chce niezależność, nie chce być przywiązana. Jeżeli jest ta część w tobie, to przekonaj ją, że posiadanie dziecka nie wiąże się z więzieniem, że posiadanie dziecka. Może być, może współistnieć z wolnością. Możesz być i wolna, i mieć dziecko. Jak przekonasz tą część ciebie, która chce wolność, która chce brak obowiązków, że to nie są straszne obowiązki, że to nie jest nic strasznego, że to nie jest coś niefajnego, jak przekonujesz tą część ciebie, to ona ci pozwoli zajść w ciążę. I tak ze wszystkim. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli widzieć. Jakie głosy się odzywają? Co mówi w nas? Chcę osiągnąć sukces i widzę, że mi nie wychodzi. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego nie chcę osiągnąć sukcesu? Jakie odpowiedzi ci przychodzą? Jakie argumenty ci przychodzą? To jest ta część ciebie, która się odzywa. Mówi, że to nie jest fajne, to nie jest fajne, to nie jest fajne, sukces nie jest fajny z tego, z tego, z tego powodu. Wtedy dostarczasz dowody na to, że tak nie jest. Więc to jest taka sprawa wewnętrzna. Musisz, musisz, no nie musisz, ale warto uznać te części w sobie i dogadać się z nimi i pokazać im, że hej, one są silne. One potrafią zmienić życie te części. Te nieświadome części w tobie, one potrafią zrobić dużo niesamowitych rzeczy. Jakie przekonujesz jak pokazujesz im, że jest ok, że zrobimy to, ale nie ma się czego bać. Zrobimy to w taki, w taki, w taki, w taki, w taki sposób. Jest taka strategia, masz dowody na to, że będzie ok, to ta część Ciebie pozwolić iść do przodu. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. I widzimy się następnym razem.